Szanowni Państwo, nie byłoby kongresu bez Rady Narodowego Kongresu Nauki. Tworzy ją 58 wybitnych polskich naukowców, organizatorów nauki. Mam teraz przyjemność zaprosić na scenę jej przewodniczącego, wyjątkową postać, dobrego ducha kongresu i wszystkich konferencji programowych, który nas wspierał nie tylko organizacyjnie, ale również programowo, pana profesora Jarosława Górniaka. Proszę Państwa, to zaszczyt dla mnie, że mogę przed Państwem wystąpić na tym kongresie, także w imieniu owych 58 członków Rady Narodowego Kongresu Nauki, która wspierała proces debaty nad rozwiązaniami. Za mną wyświetla się seria zdjęć wspominających proces, który przeszliśmy od konferencji w Rzeszowie we wrześniu zeszłego roku, poprzez szereg kolejnych konferencji, które nas doprowadziły do tego miejsca, w którym się znajdujemy. Reforma nauki i szkolnictwa wyższego wyrosła z oczekiwań środowiska. W 2014 roku także w Krakowie odbył się Kongres Kultury Akademickiej. Tam już dała się wyczuć atmosfera braku satysfakcji z osiągnięć, które mamy. Profesor Winkler trafnie zidentyfikował szereg problemów, te statystyki, które mieliśmy przed oczyma, uderzały w nas i kazały zastanowić się nad tym, co zrobić. Pierwszym pomysłem było przede wszystkim przemyślenie pewnych wariantów rozwiązań, dlatego też pojawił się konkurs pod hasłem Ustawa 2.0 ogłoszony przez pana premiera Gowina. Z 15 zespołów, które zgłosiły się do konkursu, zostały wyłonione 3, które opracowały propozycje. To były zespoły pracujące pod kierownictwem profesorów Huberta Izdebskiego, zakotwiczony w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Uniwersytecie w tej chwili. Profesor Marek Kwiek zorganizował zespół, którego siedzibą był Uniwersytet Adama Mickiewicza. I wreszcie Arkadiusz Żadwan, który kierował zespołem Instytutu Allerhanda, Krakowskiego Instytutu. Te trzy projekty bez wątpienia włożyły kij w mrowisko. Pojawiły się debaty, właściwie wszyscy się zastanawiali, którą drogą pójdziemy. Tak naprawdę droga, którą wypracowaliśmy, pojawiała się stopniowo z konferencji na konferencję. Po tej wspomnianej konferencji poświęconej umiędzynarodowieniu, tutaj mieliśmy w wystąpieniu pana profesora Winklera wyraźne wskazanie, że to jest także nasza pięta Achillesowa, były kolejne konferencje. W Toruniu o rozwoju humanistyki i nauk społecznych. Bardzo ważny temat, dlatego że cały czas towarzyszy nam przeświadczenie, że nauka jest zróżnicowana. Zróżnicowane muszą być także miary osiągnięć, i zróżnicowane muszą być w związku z tym rozwiązania, ale za każdym razem muszą nas prowadzić do jednego, do jakości. W ogóle bardzo ważne w tym całym procesie naszej akademickiej debaty było zorientowanie na bardzo wczesnym etapie na to, że zmiany, które będziemy prowadzili, muszą być weryfikowane z punktu widzenia pewnych elementarnych kryteriów. A tymi kryteriami było podniesienie poziomu nauki, wzrost jakości kształcenia i przede wszystkim także ukształtowanie dobrego wizerunku, pozytywnych relacji z otoczeniem społecznym, które warunkuje to, żeby nauka, która jest finansowana w znacznym stopniu ze środków publicznych, finansowana, jak to było pokazane, w zbyt niskim stopniu, mogła uzyskać społeczne poparcie. Następna konferencja była poświęcona we Wrocławiu, była poświęcona współpracy nauki z gospodarką i administracją. Chodziło o to, co nauka może wnieść do rozwiązywania problemów, do rozwoju innowacyjności, do rozwoju gospodarczego i jak udrożnić te, jak się wydaje, dość mocno pozatykane kanały, przewody łączące nas te dwa sektory. Ale później już zaczęliśmy dyskutować o bardzo konkretnych rozwiązaniach postulowanych w stosunku do reformy.
doskonałość ścieżki kariery naukowej. To jest konferencja katowicka, która postawiła problem kształcenia młodych kadr naukowych, problem doktoratów, problem habilitacji, problem tego w ogóle, jak ma być kształtowana ścieżka naukowa po to, żeby prowadzić do rzeczywiście wybitniejszych osiągnięć naukowych. Doskonałość edukacji akademickiej. Konferencja w Lublinie, która między innymi postawiła w Rzeczpospolitej, pojawiła się jako sensacja tydzień temu informacja o tym, że szkoły, że uczelnie na kierunkach zaocznych mają kształcić dłużej. Ten postulat pojawił się w Lublinie. Jak ktoś śledził konferencję, wiedział, że bardzo mocno wybrzmiało to w oparciu o po prostu badania, które zostały przeprowadzone i które rozpoznały to, jak wiele czasu mogą poświęcić studenci, którzy łączą kształcenie z pracą zawodową. W Poznaniu dyskutowaliśmy o doskonałości naukowej, o tym, w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby potencjał polskiej nauki był rzeczywiście lepiej wykorzystany. W Łodzi dyskutowaliśmy w maju o finansowaniu nauki i szkolnictwa wyższego i tam jednym z kluczowych postulatów, który się pojawił, było zintegrowanie strumieni finansowania, uproszczenie gospodarki na uczelniach. Dyskutowano także wiele o sposobach finansowania i o powiązaniu finansowania z kryteriami jakości. Wcześniej, bo w kwietniu, dyskutowaliśmy w Gdańsku o zróżnicowaniu modeli uczelni. Profesor Winkler wspominał o tym, że mamy ten system relatywnie słabo zróżnicowany. Natomiast debata dotyczyła tego, jak uczelnie mogą kształtować swoje misje rozmaite w zależności od potencjału i od zadań, które przed nimi stoją. Tam pojawiło się bardzo ważne zagadnienie, żeby nie tylko myśleć o rozwoju uczelni badawczych, co w toku debaty właściwie od samego początku było czymś oczywistym, ale także, by zwrócić uwagę na to, że wiele uczelni regionalnych ma takie swoiste wyspy doskonałości. Ma poszczególne jednostki organizacyjne, czasami wydziały, czasami centra badawcze, w których ten potencjał już jest na wysokim poziomie i że trzeba także znaleźć mechanizm, który będzie pozwalał się rozwijać takim centrom. Zakończyliśmy konferencją w Warszawie poświęconą ustrojowi i zarządzaniu w szkolnictwie wyższym. To jest temat, który budzi dużo emocji. Pan premier zapewne będzie o nim mówił, aczkolwiek tak naprawdę to, co wypracowaliśmy na konferencjach, to na przykład co na konferencji dotyczącej doskonałości naukowej, dotyczyło tego, w jaki sposób zmienić system oceny nauki, w jaki sposób uczynić uczelnię rzeczywistym podmiotem w kształtowaniu swojej wewnętrznej polityki doskonałości naukowej. To są rzeczy, które wydaje się, że w tej ustawie wybrzmią bardzo mocno. Proszę Państwa, ja wiem, że wszyscy czekają przede wszystkim na wystąpienie pana premiera, dlatego nie będę przedłużał mojego wystąpienia, ale muszę powiedzieć jedno. Miałem przez ten okres okazję współpracować oczywiście z członkami Rady, którym bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie w debatę. To były bardzo ważne debaty także pomiędzy konferencjami, które wnosiły bardzo wiele do uzgodnienia różnego rodzaju szczegółów, koncepcji, filarów rozwiązań. Bardzo dziękuję tym organom, które reprezentują środowisko akademickie, jak Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, która się walnie przyczyniła także do wypracowywania rozwiązań i do tego, żeby wykorzystać, zintegrować doświadczenia rozmaitych uczelni. Bardzo dziękuję Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, panu przewodniczącemu, profesorowi Woźnickiemu, który także bardzo mocno wspierał ten proces. Ale proszę Państwa, ja przede wszystkim też bardzo, bardzo dziękuję zespołowi organizacyjnemu Narodowego Kongresu Nauki. To jest wyjątkowe grono ludzi. I ja wymienię z nazwiska te osoby. To jest pani Anna Budzanowska, którą Państwo tu mieliście, pani dyrektor, którą mieliście Państwo już widzieć na scenie. Dobry duch. Można powiedzieć, jeżeli chodzi o ten cykl konferencji programowych, pomysłodawczyni tego cyklu, który miał poprzedzać kongres.
pan dyrektor Aleksander Dańda, kierujący Departamentem Nauki, w którym właściwie działy się te procesy, on jakby nadzorował to od strony organizacyjnej i jest człowiekiem, na którym naprawdę można polegać. Aleksandra Katarzyna Ochocka. No, proszę Państwa, wszyscy ci, którzy mieli coś do czynienia z konferencjami, wiedzą, że to była osoba, która potrafiła pospinać wszystkie ogniwa. To jest naprawdę wybitny organizator. Bartłomiej Banaszak, świetny analityk, naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Nauki, ale przy okazji myślę osoba, która włożyła bardzo wiele w przygotowanie materiałów konferencyjnych, w debaty, które się toczyły. Sylwia Melanowicz-Kiełbieska, która się zajmowała, opiekowała Radą Narodowego Kongresu Nauki, dbała o to, żeby sesje były właściwie zorganizowane, żeby wszystko grało. Mariusz Srokol, który opiekował się naszą stroną internetową Narodowego Kongresu Nauki. Jak ktoś z Państwa jeszcze nie widział, zachęcam. Tam są wszystkie materiały z konferencji. Tam są nagrania z wystąpień, więc można posłuchać, jak, co pan premier mówi, jak ewoluowały także poglądy pana premiera Gowina z konferencji na konferencję, bo to pokazuje, że to był autentyczny proces partycypacji. To jest bardzo ważny materiał historyczny, myślę, że zostanie zachowany. No i dwie osoby, które są dla mnie też odkryciem, które mają duszę artystyczne, komunikacyjne, takie dotyczące, potrafiące budować odpowiednie relacje z otoczeniem społecznym, czyli Aneta Śliwińska i Roman Wilkoszewski. Im także bardzo, bardzo chciałbym podziękować. To był, proszę Państwa, zespół, który stał, którego ciężka praca stała za tym, że się tutaj spotkaliśmy. My często nie doceniamy ludzi, którzy dbają o to, żeby następnie wszystko grało. I dlatego pozwoliłem sobie wykorzystać część mojego wystąpienia na to, żeby te nazwiska wymienić. Bardzo im za to dziękuję. A teraz pozostaje mi pozostawić już miejsce głównemu bohaterowi dzisiejszego dnia. Dziękuję bardzo. Wreszcie punkt, na który wszyscy czekamy.